Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Konrad Książek, to jest kolejny film z serii Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Na wstępie, jak zwykle, chciałem Cię zaprosić na naszą zamkniętą grupę na Facebooku, myślę, że warto zobaczyć, jak to wygląda od środka. No a jeżeli chodzi o to, co dzisiaj działo się na giełdzie, dzisiaj tak naprawdę ostatnio, no to mamy czas takich wyników finansowych, wiele spółek teraz przedstawia swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 i o tym sobie między innymi tutaj porozmawiamy. Zaczniemy od spółki Amica. Amica 171 zł, kapitalizacja 1,3 miliarda. No i tu był taki problem, jak wpłynął na spółkę ceny stali. Były też informacje o tym, że jest też problem ogólnie z dostępem stali. To jest na pewno duży problem dla spółki Amica, no bo jednak te wszystkie praktycznie rzeczy, które oni robią, te całe AGD, no jednak opiera się na stali. Więc tutaj Amica jest od tego uzależniona i było takie pytanie, czy będzie miało to duży wpływ na wyniki finansowe spółki. Okazało się, że w tym kwartale, w pierwszym kwartale 2021 takiego wpływu jeszcze nie było, ale też jest informacja, że możliwe jest, że ten wpływ będzie w kwartałach kolejnych. Jeżeli popatrzymy na te wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021, to tak naprawdę one są dobre. Pierwszy kwartał plus 16%, jeżeli chodzi o przychody rok do roku, prawie 800 milionów złotych przychodów. No jeżeli chodzi tu o zysk, 111% rok do roku wzrost, 34,2 miliony złotych zysku, więc to jest na pewno duży plus, jeżeli chodzi o spółkę Amica i moim zdaniem to było takie pozytywne zaskoczenie, jeżeli chodzi o spółkę. Możemy przeczytać, że jeżeli już przejdziemy sobie tak do konkretów, jeżeli chodzi o Amicę, no to oprócz oczywiście finansów, zawsze w tym raporcie finansowym jest też część opisowa i ją też warto przeczytać, bo stamtąd możemy się też dowiedzieć to, w jakim kierunku idzie grupa, dokładnie czego się na przykład spodziewa i dlaczego zostały wypracowane takie wyniki finansowe. No i oni mówią tutaj o tym, że w pierwszym kwartale kontynuowali dynamiczne wzrosty, korzystając z faktu, że wyszli wzmocnieni z trudnego, nieprzewidywalnego roku 2020. Cały czas mówimy o tym, że jeżeli chodzi o te ceny stali, o których wcześniej mówiłem, to one nie miały jeszcze tak dużego wpływu. Bo jeżeli chodzi o tę sytuację finansową, no to oni mówią, że jest atrakcyjna oferta produktowa, ale też z drugiej strony wynika ze sprzyjającej sytuacji rynkowej możliwości bazowania na korzystniejszych niż obecnie wynegocjowanych jeszcze w zeszłym roku cenach komponentów. Więc to nam też mówi właśnie ta informacja, że jednak w tym 2021 roku w kolejnych kwartałach może się to pojawić, ten taki negatywny czynnik, jeżeli chodzi o wzrost, no między innymi stali, to mówię głównie o stali, ale też inne komponenty, pamiętajmy, rosną, no ale jednak stal to jest taki, myślę, że bardzo istotny czynnik właśnie dla grupy Amica. Pytanie, jak to będzie w kolejnych kwartałach, jeżeli chodzi o spółkę. Jak mówiłem, te wyniki finansowe za pierwszy kwartał dobre, to powyżej konsensusu i to zdecydowanie powyżej tego konsensusu, czyli tego, co zakładali analitycy, 8,5% wyżej niż zakładanie analityków przychody, jeżeli chodzi o ten zysk netto, 16%, więc tutaj jest na pewno bardzo dobrze. No i pytanie, jak to będzie w kolejnych kwartałach, w kolejnych miesiącach. Mówią sami, że widzą spowolnienie popytu w kwietniu i w maju. Od trzeciego kwartału będą widoczne podwyżki cen produktów i towarów. No, zawsze tak jest, że jednak spółka musi, nawet z jakimś opóźnieniem, bardzo często to się zdarza właśnie z jakimś opóźnieniem, ale przerzucić te koszty na klienta. I to nie ma znaczenia, czy to jest wzrost cen surowców, czy to jest nowy podatek, czy cokolwiek innego. No pamiętajmy o tym, że zawsze na końcu to my zapłacimy więcej za towary, tak to działa. Więc jeżeli chodzi o ten wzrost cen stali, no to jest oczywiście problem dla Amiki, ale z drugiej strony to jest problem głównie jednak dla konsumentów, dla takich zwykłych klientów. Mówią o tym, że styczeń i luty były naturalnie napędzane od strony popytowej poprzez wysoką sprzedaż w końcówce roku, szczególnie w czwartym kwartale. No i dlatego też ten styczeń i luty były dobre. No tutaj w tym momencie już jest takie spowolnienie.
Mówią o tym, to jest też dosyć interesujące, na pewno otwarcie turystyki, gastronomii, hotelarstwa spowoduje, że oszczędności zostaną częściowo na te cele spożytkowane na wszystkich rynkach, nie tylko w Polsce. Przypomnijmy, że Amica jest obecna na kilkudziesięciu rynkach. Dla rynku AGD jest to zagadka na pewno. Trzeci kwartał i czwarty kwartał naturalnie były dla grupy dosyć obiecujące. Nie spodziewamy się jednak tak dużego obniżenia popytu, jak niektórzy przewidują. No i właśnie to jest ten taki takie pytanie, to znaczy jak otwarcie gospodarki właśnie wpłynie na tego typu spółki, jak chociażby właśnie Amica, ale też jak chociażby Asbis, tego typu wszystkie spółki, które mocno zyskały w tym 2020 ze względu na to, że ludzie po prostu nie mieli w jaki inny sposób wydawać pieniądze, więc wydawali je na właśnie produkty Amiki, na produkty Asbisu, na produkty Śnieżki, bo też Śnieżka miała zwiększony popyt na ich produkty właśnie ze względu na to, że był lockdown, ludzie siedzieli w domach, więc stwierdzili, że wezmą się za remonty. Więc tutaj ciężko powiedzieć, w jakim stopniu te wszystkie pieniądze, które były w tym 2020 roku właśnie przeznaczone na zakup nowego sprzętu, chociażby od spółki właśnie Amica, też będzie widoczne w 2021 roku. Czy jednak to otwarcie gospodarki, łatwiejsza możliwość wyjazdu na wakacje, możliwość wyjścia do baru, knajpy, restauracji, do galerii handlowej, czy nie będzie miało negatywnego wpływu na spółkę? No myślę, że tak. Pytanie właśnie, jaki to jest, w jakim to będzie stopniu. Czy to będzie lekko odczuwalny, ta obniżka popytu, czy jednak tutaj duża? Ciężko to jednoznacznie określić. No na pewno będziemy patrzeć, jak to będzie, jeżeli chodzi właśnie o Amikę i ten wzrost cen surowców. Zresztą oni sami o tym mówią, że zaczynają nas dotykać w końcówce pierwszego kwartału i w drugim kwartale są coraz bardziej widoczne wzrosty cen materiałów i komponentów i też mówią właśnie o tym, że już od trzeciego kwartału te podwyżki na pewno będą widoczne, będą odpowiedzią na wzrost kosztów, który nas dotyka, więc tu jest jasna deklaracja, że ten wzrost kosztów no będzie przerzucony na konsumenta, ale nie spodziewaliśmy się chyba niczego innego. Tak jest po prostu zawsze, jeżeli chodzi o spółki. Inna spółka, o której chciałem powiedzieć, Cocodrillo. Spółka, która jest znana głównie z tego, że to są sklepy, głównie w galeriach handlowych, więc one bardzo mocno zostały dotknięte tą pandemią, no bo jeżeli mówimy ogólnie o pandemii, zazwyczaj mówimy o CCC, o spółce LPP, czyli sklepach Crop House Reserve, no ale inne spółki też między innymi swoją działalność prowadzą w galeriach handlowych, one też zostały bardzo mocno poturbowane przez tę pandemię, między innymi spółka Cocodrillo, no przeniosła się oczywiście też coraz mocniej do internetu, to jest dystrybutor odzieży dziecięcej, więc rynek, który no można powiedzieć, że przez 500+ trochę odżył, no ale jednak ta pandemia dała o sobie znać. No i też pytanie znowu jest kolejne, no bo jednak mówimy o tym, że to jest dystrybutor odzieży dziecięcej, więc jeżeli chodzi o spółkę, no pytanie, jak na nią wpłynie na przykład Nowy Ład i to założenie 12 tysięcy złotych na dziecko do trzeciego roku życia. Oczywiście pytanie, czy to wejdzie, kiedy to wejdzie. No w każdym razie myślę, że to może pozytywnie wpłynąć na spółkę Cocodrillo. Pamiętajmy też o tym, że oni oprócz tych swoich sklepów mają fikołki, czyli to są takie place zabaw w galeriach handlowych i oni zrobili duży odpis właśnie na te place zabaw ze względu na to po prostu, że galerie były zamknięte i jeżeli galerie będą normalnie otwarte, no to wtedy oczywiście ten odpis będzie w drugą stronę, więc tutaj można powiedzieć, że było źle, ale jednak może być sytuacja, w której będzie trochę lepiej, jeżeli chodzi o spółkę Cocodrillo. Oni cały czas jadą na stracie. Ostatni kwartał, pierwszy kwartał 2021 to jest 3,5 miliona złotych straty, ale to i tak jest dużo lepszy wynik niż w pierwszym kwartale 2020 roku. To też jest interesujące. No pamiętajmy o tym, że ten pierwszy kwartał 2020 teoretycznie nie był aż tak mocno obarczony tą pandemią, no jednak tam były pewne odpisy, jeżeli chodzi o właśnie Cocodrillo. No i to było minus 22 miliony złotych. Kolejne kwartały minus 3 miliony, minus 4, minus 11. Więc można powiedzieć, że ten pierwszy kwartał 21 mniej więcej taki jak drugi, trzeci,
drugi i trzeci właśnie w roku 2020. No ciężko powiedzieć, kiedy Kokodrillo się już tak podniesie całkowicie po tych wszystkich lockdownach. Pamiętajmy o tym, że galerie już są otwarte, więc to jest na pewno duży plus dla spółki. Przyznam, że nie wiem, jak te ich place zabaw, czy one już mogą być otwarte, czy jeszcze jednak nie, chociaż trzeba przyznać, że spółka ostatnio poszła mocno do góry z 17-16 mniej więcej. Tak była konsolidacja od początku roku praktycznie na tych poziomie 17. Ostatnio 22-40, więc tutaj widzimy, że bardzo, bardzo dobrze sobie spółka poradziła. No i w tym pierwszym kwartale rzeczywiście ograniczyli tę stratę. Mówią o tym, że oceniają tę sytuację ogólnie pozytywną. Pamiętajmy, jeszcze raz przypomnę, że pierwszy kwartał to jest jednak ten kwartał, w którym galerie handlowe wciąż były w dużej mierze nieczynne, więc to był bardzo trudny czas dla spółki Kokodrillo. Sytuacja społeczno-gospodarcza się stabilizuje, więc z optymizmem patrzymy na przyszłość. Obecnie skupiamy się na optymalizacji sieci sprzedaży stacjonarnej i też kanałów e-commerce, więc tutaj mówimy o tym, że spółka cały czas się rozwija. Też Kokodrillo weszły na Allegro, można na Allegro też kupować produkty właśnie tej spółki. No ten drugi kwartał już powinien być lepszy pod tym względem po prostu, że galerie są otwarte. Zobaczymy, jaki będzie miał wpływ na nich Nowy Ład, więc ciężko tutaj jednoznacznie powiedzieć, czy to jest spółka, która już może zacząć się odbudowywać. Na pewno te kolejne kwartały powinny być lepsze, ale pytanie, na ile lepsze? No spółka wyceniana na około 130 milionów złotych takich pod względem kapitalizacji, no więc chcemy, żeby ona zarabiała, no powiedzmy, te 13-14 milionów złotych rocznie, więc musi to być kilka milionów, te 3-4 miliony złotych kwartalnie powinny być takiego normalnego zysku. No ciężko powiedzieć, jak to będzie już po pandemii. Też pytanie, czy nie będzie jakichś kolejnych obostrzeń na jesień. No pamiętajmy też o tym, że były już takie głosy o tym, że jeżeli będzie znowu wzrost zakażeń, no to znowu mogą być te restrykcje. No to jest oczywiście coś bardzo negatywnego, no ale zobaczymy, jak to będzie w kolejnych kwartałach. No, spółka potrafiła te kilka milionów spokojnie zarabiać, kiedy było wszystko ok. Co prawda od czasu do czasu też zdarzała jej się strata, ale jednak te kilka milionów zawsze potrafiła uzyskać, jeżeli chodzi o wynik netto, więc ja tutaj raczej patrzę optymistycznie, jeżeli chodzi o spółkę Kokodrillo, no ale jak mówię, bardziej na taki dłuższy termin. Teraz ciężko powiedzieć, w jakim kierunku spółka pójdzie. Cyfrowy Polsat. No, spółka, której myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać. Obecnie 30 zł i 50 groszy jest kapitalizacja tej spółki, 19,5 miliarda złotych, więc spółka bardzo, bardzo duża. Chcą wypłacić rekordową dywidendę, no aczkolwiek ta dywidenda to też nie jest jakaś strasznie duża pod względem stopy dywidendy, bo to jest złoty 20, więc około 3-4%. W każdym razie widzimy w końcu jakąś regularność, jeżeli chodzi o tę dywidendę. Były lata 2007, 8, 9, gdzie ta dywidenda rzeczywiście była regularna, później była takie duże dziury, tutaj widzimy. No i w końcu od tego 2019 roku za każdym razem ta dywidenda jest wypłacana dla akcjonariuszy. To jest na pewno plus. Dywidenda jest rosnąca, to jest drugi plus. Więc tutaj jest na pewno dobrze. No problemem może być to, że za każdym razem tu jest wypłata oprócz zysku też z kapitału zapasowego. No aczkolwiek jakbyśmy sobie przeszli do zwykłych finansów spółki, to tak naprawdę tutaj nie jest jakoś źle, bo te finanse są cały czas ostatnio powyżej miliarda złotych i ten pierwszy kwartał też widzimy, że jest tutaj dobrze, 390 milionów złotych zysku. Prawie 3 miliardy złotych przychodów. Jak sobie zobaczymy na ten bilans i ten kapitał zapasowy, on cały czas jest na bardzo wysokim poziomie. Środki pieniężne też tutaj są na wysokim poziomie, aczkolwiek też pamiętajmy o tym, że no spółki Solorza, bo tutaj jeżeli chodzi o właściciela cyfrowego Polsatu, no to jest Zygmunt Solorz-Żak, to ten spółki Solorz-Żaka tak naprawdę słyną z tego, że często są jakieś duże przejęcia. Sam Solorz-Żak bardzo często robi jakieś duże przejęcia. No z tego, co pamiętam, jak przejmował Plusa kilka lat temu, to była największa transakcja w całej Europie, jeżeli chodzi o dany rok, więc oni lubią takie duże przejęcia. Ostatnio też, jeżeli chodzi już o sam cyfrowy Polsat, to była Interia, więc też duży portal.
No i też mówi się o kolejnych przejęciach, jeżeli chodzi o cyfrowy Polsat, więc tam te pieniądze często są właśnie na to pożytkowane. Też jeżeli chodzi o cyfrowy Polsat, no to musimy oczywiście wspomnieć o aukcjach 5G. One były no, na początku 2020 roku już ustalone, później były odwoływane, teraz no prawdopodobnie ze względu na ten fundusz odbudowy będzie to przyspieszone, więc tutaj cyfrowy Polsat oczywiście jest jedną ze spółek, które ma chrapkę na te aukcje 5G. Oczywiście tam jest też Play, tam jest też Orange, inne spółki, więc tutaj ciężko powiedzieć, jak to będzie, jeżeli chodzi o te aukcje 5G. No w każdym razie, jeżeli chodzi o te przejęcia, ma lis intencyjny w sprawie przejęcia Premium Mobile. To jest kolejna spółka, którą cyfrowy Polsat chce przejąć. Obecnie mają 24,5%. Chcą mieć większościowy pakiet, czekają na zgodę UOKiK-u, tak żeby tu nie było jakiegoś monopolu, więc tutaj mówimy o tym, że jednak jeżeli chodzi o spółkę, cały czas są przejęcia i one ostatnio tak naprawdę wzrastają. To znaczy jest coraz większa ich liczba, no bo Interia to był chyba z tego co pamiętam 2020 rok, teraz 2021. Jeszcze mamy pierwszą połowę tego roku, już mówimy o kolejnym dużym przejęciu, więc to jest na pewno kolejne takie informacje, że jednak tutaj te przejęcia są, jeżeli chodzi o cyfrowy Polsat, no a to nie są właśnie takie jedyne przejęcia, no bo ich jest naprawdę bardzo dużo. Na pewno czekamy na te aukcje 5G, jeżeli chodzi o cyfrowy Polsat. Cieszy ta coraz wyższa dywidenda z roku na rok, no aczkolwiek też ta stopa dywidendy nie jest jakaś wysoka, ale też trzeba przyznać, że no, od czasu do czasu mogą dostać karę. Ostatnio też dostali taką karę od UODO, 1,1 miliona kary ze względu na to, że nie wdrożyli odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych przy współpracy z firmą kurierską. Chodziło tutaj o naruszenie, jeżeli chodzi o dane osobowe. No, jeżeli chodzi o cyfrowy Polsat, to nie jest jakaś duża kara. 1 000 000 zł tej kary, gdzie jak mówię, te wyniki finansowe pokazują, że ten zysk może wynieść ponad miliard. Pandemia im w żaden sposób nie zagroziła. Rozwijałem się na nowych obszarach, no bo też coraz mocniej wchodzą w ten rynek e-sportu, jest nowy kanał Polsat Games, z tego co wiem, i no oni coraz mocniej właśnie wchodzą na ten rynek i cały czas tutaj się rozwijają, jeżeli chodzi o spółkę. No aczkolwiek też trzeba przyznać, że na przestrzeni ostatnich lat raczej inwestorom nie dali zbyt dużo zarobić. Wahali się to od tych 23, 24, 25 do 30 zł na przestrzeni tych ostatnich 5 lat. I jeszcze chcę powiedzieć o spółce Mirbud, która też przekazała swoje wyniki finansowe. Z tego co pamiętam, zrobili to w piątek albo w sobotę. No i te wyniki finansowe są dobre. Kapitalizacja Mirbudu obecnie to jest niecałe pół miliarda złotych, 489 milionów złotych. No a te wyniki finansowe są naprawdę dobre. Jak sobie zobaczymy ten pierwszy kwartał 2021, widzimy zysk netto plus 315% rok do roku, a przychody ze sprzedaży plus 55%, niecałe 55% rok do roku. No i też mówimy o tym właśnie, że nie wpłynęły na nich wzrosty cen surowców, no bo wcześniej mówiłem o cenach stali, no ale też pamiętajmy, że cementy, asfalty, to też wszystko poszło do góry. No i też mnie osobiście zadziwiły te dobre wyniki pod względem zysku netto, ze względu na to, że jak patrzyłem na ten raport finansowy, tam nie ma raczej jakiejś informacji o jakichś jednorazowych zdarzeniach, które mogłyby ten wynik podpompować. Więc tutaj mówimy o dużo wyższej marżowości. No to jest na pewno problem w tej branży budowlanej, że jednak ta marżowość tam jest bardzo niska. A tutaj okazuje się, że jednak Mirbud pokazał bardzo dobre wyniki. Pytanie, tak samo jak w Amice, czy te wzrosty, jeżeli chodzi o ceny surowców, nie będą miały odzwierciedlenia w kolejnych kwartałach. Też pamiętajmy o tym, że Mirbud to jest spółka, która no, buduje w dużej mierze drogi, autostrady, obwodnice, tego typu rzeczy. I jeżeli chodzi o przetargi, kto ogłasza te przetargi, no to GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, i oni mają w swoim statucie, że jeżeli jest jakaś sytuacja nieprzewidziana, czyli jakiś taki na przykład bardzo mocny wzrost surowców, to może być jakaś waloryzacja tych kontraktów, czyli po prostu jeżeli Mirbud na przykład wygrał kontrakt i stwierdził, że chce za to pół miliarda złotych, to może być waloryzacja, że na przykład okaże się, że za ten kontrakt dostaną 550 milionów, tak? To właśnie o to chodzi, że może być zmiana tej ceny. Oczywiście, no to też musi być wszystko zachowane z głową.
I to może być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach, no ale myślę, że mamy teraz taki wyjątkowy przypadek. I teraz pytanie, czy po prostu ta waloryzacja sprawiła to, że są tak dobre wyniki finansowe, czy po prostu to, że w kolejnych kwartałach dopiero będą widziane ten wpływ wysokich cen surowców. Ciężko powiedzieć, w każdym razie te wyniki finansowe na pewno bardzo, bardzo dobre. Jak sobie zobaczymy, to oni rocznie mniej więcej przychodów mają około miliarda złotych. Ostatnio przekroczyli 1,2 miliardy. A jak zobaczymy w tym raporcie finansowym, to oni mówią, że cały czas wypełniają portfel zamówień. To jest już 5,5 miliarda złotych na lata 2024, więc to jest na pewno bardzo duży portfel zamówień. Pytanie, czy dalej będą chcieli go powiększać, no bo przyznam, że to jest już naprawdę, myślę, że taki odpowiedni portfel. Też nie można tutaj przedobrzyć. Pamiętajmy o tym, że jednak każda spółka ma określone moce produkcyjne, czy jak w przypadku Mirbudu, no też jest coś takiego, że mogą zrealizować jakąś ilość kontraktów. No i pamiętajmy, że jeżeli będą jakieś opóźnienia, to tutaj kary są ogromne, więc to jest, można powiedzieć, taki, nie chcę powiedzieć minus, jeżeli chodzi o Mirbud, ale znak zapytania. Ale tutaj też istotna rzecz. 1,6 miliarda złotych to jest na rok 2021, jeżeli chodzi o ten portfel zamówień. Jeżeli on będzie w 100% wypełniony, no to możemy mówić o rekordowych przychodach. I jeżeli patrzymy na to, że te przychody będą takie dobre i ta marżowość pozostanie na dobrym poziomie, no to te wyniki finansowe ogólnie mogą być bardzo dobre, jeżeli chodzi o spółkę Mirbud. Też pamiętajmy o tym, że Mirbud fajnie komunikuje się tutaj z akcjonariuszami, ze względu na to, że na ich stronie internetowej jest coś takiego jak podsumowanie miesiąca i na przykład możemy wejść w podsumowanie kwietnia z działalności grupy kapitałowej Mirbud. I tu jest dokładnie powiedziane, jakie są wydarzenia, jakie są złożone oferty, portfel zamówień, postęp prac na budowie. Także tutaj mamy bardzo dobry taką komunikację z akcjonariuszem. I to jest też podzielone na wszystkie ich spółki, bo to jest i Mirbud, i Kobylarnia, i deweloper jeden, i tutaj Marwilska 44. Więc tutaj mówimy o tym, że tutaj ta komunikacja z akcjonariuszem jest dobra. I co miesiąc właśnie mamy takie podsumowanie miesiąca. Już myślę, że za kilka dni będziemy mieli podsumowanie miesiąca maja, no bo widzimy, że to zawsze 5, 6, 7 mniej więcej jest wtedy to pokazywane. I jeszcze jedna spółka, ostatnia, o której chciałem powiedzieć, Newag. Spółka, która jest odpowiedzialna za kolej, ale nie pod względem infrastruktury, tylko po prostu pod względem maszyn, pod względem lokomotyw. Właśnie w tym Newag się specjalizuje. No myślę, że jedna z największych firm w Polsce, jeżeli chodzi o ten rodzaj działalności. Oczywiście jest też PESA, no ale PESY nie ma na giełdzie papierów wartościowych. I jeżeli chodzi o Newag, no oni te wyniki finansowe mieli bardzo dobre w 2020 roku. W pierwszym kwartale jest lekki spadek, jeżeli chodzi o te zyski, bo jak to sobie zobaczymy kwartalnie, jeszcze raz kwartalnie tutaj, to te przychody są na mniej więcej takim samym poziomie jak w pierwszym kwartale 2020 roku. No ale zyski 28 milionów złotych. No to tutaj te zyski były dużo lepsze w tym 2020 roku. Każdy kwartał był dużo lepszy. No to jest na pewno taki minus, jeżeli chodzi o spółkę Newag. Przypominam, że oni rekomendują złotówkę dywidendy. Oczywiście jeszcze można się na nią załapać. Jeszcze nawet nie znamy tego dnia wypłaty dywidendy czy dnia dywidendy. Więc to jeszcze można się załapać. No aczkolwiek trzeba przyznać, że ta stopa dywidendy też jest niska. No spółka, która w tym 2020 już przed pandemią zaczęła mocno rosnąć i tak naprawdę gdyby nie ta korekta, jeżeli chodzi o pandemię na początku 2020 roku, to myślę, że i tak te poziomy obecne byłyby osiągnięte. A jeżeli chodzi o Newag, to tutaj też był wywiad z prezesem Newagu i aktualny portfel zamówień jest mniej więcej taki sam jak w 2020 roku, czyli też możemy się spodziewać podobnych wyników pod względem przychodów. No pytanie, jak to będzie z zyskiem? Oni też w 2020 roku mówili o tym, że ten zysk wysoki wynikał z tego, że jest tych kontraktów coraz więcej, że te kontrakty też są wysokomarżowe ze względu na rodzaj lokomotyw, jakie są zamawiane. No też ze względu na to, że mogli robić wiele tych samych lokomotyw, więc to też wpłynęło pozytywnie na te ich wyniki. Pytanie, czy tak będzie w tym roku też? No ciężko jednoznacznie o tym powiedzieć. Do tego się jakoś odnieść, ale tutaj widzimy nadzieję na kolejne kwartały, bo tutaj można z tego wywiadu przeczytać, że
Spodziewam się, że w 2021 roku znaczna część przychodów grupy przypadnie na trzeci i czwarty kwartał tego roku. Wynika to z harmonogramów realizowanych projektów oraz czasu potrzebnego na uzyskanie homologacji. Między innymi tutaj mówimy o umowie z PKP Cargo. No więc tutaj, jeżeli chodzi o spółkę, trzeci, czwarty kwartał powinny być lepsze. No i jest dokładnie to samo pytanie, co w przypadku spółki Amica, co też w przypadku spółki Mirbud, jak ten wzrost cen surowców wpłynie na spółkę. I tutaj też mamy takie odniesienie się właśnie do tego, odnośnie właśnie wzrostu cen stali, miedzi. Mówi, że prezes, że ceny stali zaczęły dynamiczny marsz w górę pod koniec 2020 roku. O ile stal to podstawowy materiał do produkcji konstrukcji wózków naszych pojazdów, to już udział w koszcie zmiennym jest zdecydowanie mniej istotny i nie przekracza 3% kosztów pojazdu. Dużo droższe są komponenty układu napędowego, hamulcowego, inne zaawansowane technicznie części. Ceny tych elementów do realizowanych projektów mamy zagwarantowane. Spodziewamy jest wzrost kosztów, pracujemy nad tym, aby był on jak najmniej odczuwalny dla marży, czyli możliwe, że będzie jakiś wzrost kosztów, ale tutaj prezes mówi, że on nie powinien być jakiś taki ogromny. Widzimy, że rzeczywiście no, jest spadek zysków przy mniej więcej tych samych przychodach, więc tutaj widzimy, że ten wskaźnik, jeżeli chodzi o koszty, rośnie. No i to jest na pewno minus, ale pytanie, czy to już nie jest koniec, jeżeli chodzi o właśnie wzrost tych kosztów. No tutaj mówi sam prezes, że nie ma jakiegoś takiego dużego udziału, jeżeli chodzi o stal w całkowitym koszcie wyprodukowania takiej lokomotywy, więc to jest na pewno plus. Cały czas też się rozwijają, lata 2019-2021 jest plan inwestycyjny, koszt modernizacji zakładu ma wynieść od 80 do ponad 104 milionów złotych i tegoroczne inwestycje to jest około 25 milionów złotych, także spółka cały czas się rozwija. No i pytanie, czy dalej będzie tutaj tak dobrze jak w 2020. No pierwszy kwartał rzeczywiście pod względem przychodów dobry, pod względem zysków trochę słabszy, zobaczymy jak to będzie w kolejnych kwartałach, bo przypominam, że kluczowymi tutaj kwartałami w tym 2020 był kwartał trzeci i kwartał czwarty. Zazwyczaj to jest tak w spółce, że to ten kwartał czwarty jest najlepszy, zresztą to można zobaczyć sobie tak historycznie, a tutaj ten trzeci kwartał też bardzo mocno wyskoczy, więc tutaj pytanie, czy te oczekiwania nie są bardzo wysokie, jeżeli chodzi o inwestorów, czyli to, żeby te wyniki finansowe dorównywały tym kwartałom z 2020 roku. No zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. W tym momencie wzrost kosztów jest odczuwalny, aczkolwiek nie jakoś strasznie, strasznie wysoko. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego materiału. Powiedz mi, co ty myślisz o spółkach, o których dzisiaj powiedziałem. No, na przykład, co myślisz o spółce Amica? Jak widzisz ten wzrost cen surowców? Czy tutaj będzie Amica miała duży problem, czy jednak może to w 100% no, albo w 90 kilku przerzucić na klienta? Co o tym myślisz? No i też, co myślisz o spółce Mirbud? Czy oni w kolejnych kwartałach wciąż mogą pokazywać tak dobre wyniki? Jak myślisz, z czego wynika ta dobra marżowość w przypadku Mirbudu? No ja jakichś zdarzeń jednorazowych się nie doszukałem, ale może ty coś znalazłeś. Jeszcze raz bardzo dziękuję i standardowo życzę samych zysków. Cześć, trzymaj się.